Ostromeckie opowiadania. Na spacer po Ostromecku zaprasza Andrzej Gawroński. Odwiedź nas i zakochaj się w Ostromecku. Witam Państwa w kolejnych ostromeckich opowieściach. W drugi weekend lipca w Ostromecku odbyła się już kolejna edycja Oka, co nigdy nie śpi. Oko nigdy nie śpi, kujawsko-pomorski, to cykliczny festiwal sztuk wizualnych. Do tej pory odbyło się 8 edycji. Integralną częścią wydarzenia jest sympozjum relekcyjne, odbywające się równocześnie do części artystycznej oraz rezydencje artystyczne, w których uczestniczą artyści polscy i zagraniczni. Spotkania nieprzypadkowe Oko nigdy nie śpi są kontynuacją surrealistycznych idei i nawiązują do postulatu etycznego zawartego w manifestie André Bretona, który podkreśla rolę przypadkowych spotkań. Pierwsza edycja w obecnej formule odbyła się w 2014 roku i wzięło w niej udział około 40 artystów. Oddajmy głos organizatorce festiwalu Marcie Filipiak. Czy trudno jest przygotować taki festiwal? To zależy od tego, co kto lubi i w czym jest dobry. To jest, ten festiwal to jest takie nasze wymarzona jakby rzecz, to jest pasja, nie jest wymyślony sztucznie, tylko chcieliśmy zrobić coś, co sami kochamy, czyli takie spotkanie, bo festiwal to, nie wiem czy to jest do końca, nazywamy to festiwalem, ale tak naprawdę to jest rodzaj takiej kolonii artystycznej, spotkania, bo jak ktoś do nas dociera na te 4 dni, to zostaje. Tutaj nie ma, że artysta przyjeżdża, ma wykład, performance i wyjeżdża. Właśnie chcemy się lepiej poznać, jak najdłużej staramy się przebywać z sobą, z odbiorcami, to wszystko się fajnie miesza, czasami odbiorcy biorą udział w naszych działaniach artystów, więc jakby robimy to w dużej mierze jakby z pasji, więc nie jest to takie trudne, aczkolwiek no, znalezienie funduszy, znalezienie jakby cały rok, to jest cały rok pracy, budowanie programu. Mamy fajny zespół, z którym pracuję, no i to na pewno sprzyja temu, że on się rozwija, chociaż jest kameralnym festiwalem czy spotkaniem, ale mocnym bardzo. Jednym z kuratorów festiwalu był artysta, malarz, performer, pedagog Grzegorz Pleszyński. Przy tej ilości artystów nie jest to sprawa łatwa, pospinać wszystko, żeby można to było ogarnąć i rzeczywiście jakby korzyść z tego, jakim jest oglądanie tych prac, dyskusja z artystami mogła nastąpić. Nie, że się na przykład dzieło sztuki jest i niektórzy nawet nie wiedzą, że w tym pomieszczeniu czy na tej komodzie jest dzieło sztuki, tylko bo musi być to też objaśnione, bo ta koncepcja w takim miejscu, jakim jest Pałac Ostromecko, który nie jest galerią sztuki, tutaj te dzieła sztuki, one się wkomponowują w zastaną przestrzeń, stają się często częścią tych obiektów, które już tu są. I żeby to wyodrębnić, no jest niestety, czy stety, potrzebna jakby obecność artysty, kuratora, który pewne rzeczy naświetli i wyjaśni, może nie do końca, bo sztuka powinna pozostać również tajemnicą. Nie ma tu liderów, jak na przykład na wyścigach czy rankingach. Tutaj takich rankingów nie prowadzimy. Myślę, że są takie prace i są tacy artyści, którzy trafiają do publiczności, do większej ilości są tacy, którzy trafiają tylko do nielicznych. No i trudno to wyrokować, dlatego że sztuka współczesna to też jest nakładanie własnej podświadomości na obiekt, który oglądamy, a nie to, że artysta nam opresyjnie narzuca, co ma widzieć, jak ma czuć i co ma słyszeć. Takie były obrazy z poprzednich epok. Jak artysta namalował na przykład jak na tym obrazie kwiaty, to trudno, żeby odbiorca widział coś innego niż tylko koszyk z kwiatami. Chociaż jest to iluzja, bo to tak naprawdę to jest płótno pokryte farbami, które udaje kwiaty. Jest to forma opresji jakiejś na widza. Natomiast sztuka współczesna z reguły nie preferuje takich opresyjnych dzieł sztuki, czyli jakby możesz narzucić swoją podświadomość na obiekt, który artystyczny. Artysta mógł mieć zupełnie coś innego na myśli, ale nie ma tego narzucania. Myśl tak jak ja, czuj tak jak ja, słysz tak jak ja, prawda? W tym jest moim zdaniem urok sztuki współczesnej. To wszystko dzisiaj. Zapraszam Państwa za tydzień na kolejne opowieści ostromeckie. Pozdrawiam, Andrzej Gawroński.
Ostromeckie opowiadania. Na spacer po Ostromecku zaprasza Andrzej Gawroński. Odwiedź nas i zakochaj się w Ostromecku.